koncert jest dla mnie ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, bo nigdy dotychczas nie grałem w Olsztynie, a po drugie, bo tym koncertem mogę i chcę podziękować pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za uratowanie mojego życia i zdrowia. Gdyby nie wspaniali Państwo pielęgniarki i lekarze z klinik chirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii, nigdy bym prawdopodobnie w Olsztynie nie zagrał. Temat dzisiejszego koncertu to święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny oraz tematyka życia i śmierci w muzyce organowej. Ta druga część koncertu, mimo iż niezupełnie pasuje do okresu Adwentu, jest dla mnie szczególnie ważna, ponieważ utworów tych słuchałem na szpitalnym łóżku i już wtedy wiedziałem, że osoby, które najskuteczniej potrafią przeciwstawiać się śmierci, nasi lekarze, pielęgniarki, być może chciałyby spojrzeć na swoją codzienną prawdę moimi oczyma. Dlatego właśnie taki, a nie inny wybór programu. Na początku zabrzmią trzy utwory kompozytorów polskich oparte o pieśń Witaj święte i poczęte niepokalanie. Jest to pieśń szczególnie podobana w Ostrej Bramie w Wilnie. Prawdopodobnie stamtąd rozprzestrzeniła się na całą Polskę. I organista z kościoła świętego Jana w Wilnie, Stanisław Moniuszko, przy okazji jest współtwórca opery narodowej, ojciec opery narodowej polskiej, pozostawił po sobie opracowanie tej pieśni na organy. Drugim utworem opartym o tą samą pieśń będzie preludium Henryka Miłka, organisty na Jasnej Górze i w katedrze w Kielcach. No a trzeci utwór należy do znanego nam wszystkim Feliksa Nowowiejskiego, który w latach 1898-1900 był organistą w tej oto bazylice katedralnej. I będzie to utwór, który się nazywa Odsłonięcie cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Jest to temat z wariacjami, który później Feliks Nowowiejski włączył do swojego trzeciego koncertu organowego. A więc trzy polskie utwory oparte o pieśń Witaj Święty Stanisława Moniuszki, Henryka Miłka i Feliksa Nowowiejskiego. Thank you.
Przechodzimy do drugiej części koncertu. Na jej początku zagram Państwu dwa utwory, wydawałoby się podobne. Dwie pasakalie w tonacji d-moll, jedna autorstwa Dietricha Buxtehude, a druga natomiast pióra Christiana Friedricha Witta, dwóch niemieckich kompozytorów drugiej połowy XVII, początku XVIII wieku. Pasacaglia to jest dawny taniec hiszpański, powolny, poważny, majestatyczny, czasem kojarzony z pożegnaniem z ludźmi, z wystawieniem ciała. Pierwsza pasacaglia to jest wypowiedź liryczna, ludzka, empatyczna, cierpiąca, emocjonalna. Można w niej usłyszeć taki swoisty trzepot duszy i serca. Natomiast druga pasakalia to jest bezwzględny, wybruty z ludzkich emocji obraz śmierci. Można porównać ten utwór do obrazów słynnego Hieronima Bossa, czy jak niepoprawnie mówią Boscha. To jest taka jakby ilustracja jednego z obrazów Bossa. Widzimy tutaj i młyńskie koło, i syzyfowe prace, i bicze, i bicie zegara, i taniec śmierci w rytmie poloneza, fale ognia piekielnego, no i na sam koniec uśmiech drugiej czaszki. Są to dwa utwory z jednej strony podobne, bo i z tego samego kraju, z tej samej epoki, w tej samej tonacji, ale całkowicie różne, a więc Dietrich Buxtehude, Pasacaglia d-moll oraz Christian Friedrich Witt, Pasacaglia d-moll. Thank you.
Thank you.
Starodawna prawda głosi, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci. Dlatego jeszcze w średniowieczu pojawiają się obrazy o nazwie Taniec Śmierci, Dance Macabre, na których korowód ludzi wszystkich stanów prowadzi kościotrup. I taki obraz symbolizuje właśnie równość ludzi wszystkich stanów wobec śmierci. Wobec śmierci nikt nie jest władny, ani król, ani biskup, ani rolnik, ani młoda dziewczyna, ani dziecko. I dlatego w zasadzie tylko przed obliczem śmierci jesteśmy równi i nic już nas nie dzieli, ani stany posiadania, ani poglądy, ani pochodzenie. A więc za chwilę zabrzmi cykl z czterech utworów o nazwie Pieśni i tańce śmierci autorstwa rosyjskiego kompozytora XIX wieku Modesta Musorskiego. Wydawałoby się dziwne, że rosyjski prawosławny kompozytor zwraca się do takiego bardzo katolickiego, zachodniego wzoru. Ale w gruncie rzeczy to też świadczy tylko i wyłącznie o tym, że śmierć to jest pojęcie uniwersalne i równość wobec śmierci nie zależy również od kraju naszego przebywania, naszego urodzenia. Ta muzyka w oryginale powstała na głos z fortepianem. Leżąc w szpitalu, słuchałem tego utworu, czym trochę sobie zaszkodziłem mentalnie, ale postanowiłem również, że po wyjściu ze szpitala muszę dokonać transkrypcji na mój instrument, na organy. Wcześniej wydawało mi się to niemożliwe, a jednak moje chęci były na tyle silne, że udało mi się to zrobić. Muszę powiedzieć, że nawet w składzie oryginalnym na głos z fortepianem jest to utwór bardzo trudny i dosyć rzadko wykonywany. Nie bynajmniej ze względu na to, że jest nieznany, że jest kiepski, tylko po prostu stawia przed wykonawcami duże wymagania. Podjąłem się dosyć ryzykownej sprawy transkrypcji organowej utworu oryginalnie posiadającego tekst. Cóż, na organach nie mamy tekstu i nie słyszymy dokładnie, o czym jest ten utwór. Niemniej w programkach, które mam nadzieję wszyscy Państwo dostali, umieściłem swoje własne tłumaczenie tych tekstów i bardzo uprzejmie proszę podczas słuchania muzyki też czytać, o czym traktują poszczególne utwory. O czym jest ta muzyka? Jest ona o bezwzględności śmierci. Śmierci ulega dziecko w pierwszej pieśni, młoda dziewczyna w drugim utworze, rolnik w trzecim oraz tysiące ludzi na polu bitwy w czwartym, ostatnim utworze. Śmierć nie oszczędza nikogo, chociaż perfidnie stroi się w różne piórka, a to niani, a to rycerza, złej pogody oraz marszałka. Ciekawostką jest również to, że w ostatnim utworze, w marszałku, Modest Musorski wykorzystał polski utwór, a mianowicie chorał z dymem pożarów Józefa Nikorowicza. Utwór Musorskiego powstał w latach 1870, a więc niebawem paręnaście lat po powstaniu styczniowym. Trudno powiedzieć, skąd Musorski posiadł ten polski motyw i w jakim celu dokładnie on go użył. Nic o tym nie wiemy. Nie wiemy nic o stosunku Musorskiego do powstania w Polsce. Niemniej jednak w ogólnym kontekście, w kontekście właśnie tańców śmierci, wykorzystanie polskiego chorału z dymem pożarów nabiera jakiegoś szczególnego znaczenia. Ja osobiście słyszę w tym pełen bólu stosunek Musorskiego do sprawy Polski, do tego, że powstanie było skazane na klęskę, powstanie pochłonęło mnóstwo ofiar i w zasadzie do niczego nie doprowadziło. Doprowadziło de facto do jeszcze bardziej wzmożonej rusyfikacji kraju nadwiślańskiego. A więc
w mojej transkrypcji i w moim wykonaniu zabrzmią cztery utwory Modesta Musorskiego: Pieśni i tańce śmierci, Kołysanka, Serenada, Trepak i Marszał. Thank you.
Thank you.
Nasz koncert powodzi dobiegł do końca i zabrzmi jeszcze tylko jeden utwór, a mianowicie In Paradisum Gabriela Fauré. Ostatnia część jego Requiem, również w transkrypcji organowej. Przy okazji chciałbym przypomnieć tekst tego utworu, który nieco różni się od znanej w Polsce modlitwy Niech aniołowie zawiodą cię do raju. Oryginalny tekst w polskim tłumaczeniu brzmi następująco. Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do świętego miasta Jeruzalem. Chóry anielskie niechaj cię podejmą i z Łazarzem, niegdyś ubogim, miej radość wieczną.